Hejcie kochani, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj kochani nagram dla was taki inny odcineczek troszeczkę, bo jesteśmy, słuchajcie, na lotnisku i pokażę wam, jak Melcia spędzi lot, jak jej się będzie leciało, jak będzie się zachowywać i w ogóle Także kochani, czekamy właśnie za autobusikiem, bo jest troszeczkę kolega. Mama nagrywa vloga. Hejo, ale mi ręka boli, wiesz, musiałam sobie tak położyć. Także jest mega ciężka, tak nagrywam. Jest mega ciężka, także słuchajcie kochani, zobaczymy jak będzie. Na razie słuchajcie, super, odprawa bardzo fajnie. Przejazd samochodem, bo mieliśmy tutaj do Poznania z Kalisza około 2 godzinki drogi samochodem. Także też była w miarę grzeczna, ale nagraliśmy jej bajki na tableta. A gdzieś tutaj był ten tablet. Schowałeś tablet? Także na tablecie troszkę oglądała bajeczki, a teraz sobie zobaczcie. Tak jej się podoba. Tak jej się podoba, a Nikola tam robi babci zdjęcia. Słuchajcie, no jest wesoło, także my jedziemy na wakacje, już się cieszymy, nie możemy się doczekać. No, także będę wam wszystko opowiadała, jak nam mija droga. Jesteśmy już, kochani, po odprawie. Było ciężko, jest twoje AA. Chcesz iść do AA? To siadamy. Melcia, słuchajcie, tak płakała za swoim wózeczkiem, bo pan musiał zabrać wózeczek, tak? Ale już wózeczek jest. Już wrócił do nas. Melcia, nieuczesana, słuchajcie, mamy godzinę 5. Zaraz będziemy mieć samolot, także spieszymy się szybciutko. Kochani, oczywiście problem był z Nikolą i z babcią, także zostały skontrolowane jeszcze raz. My jesteśmy tutaj, słuchajcie, już gotowe. Ja zawsze problem. A Nikola jak zwykle i babcia. Pączki przewieciła. O, babcia pączki. A Nikola gdzie ma? Jedzenie można, tylko picie nie można. A jeszcze raz idzie. Idzie. Także... kosmetyki. O. Sernik. Tak, jedziemy już. Także kochani, tak, my już jesteśmy po odprawie. Zadowolone w końcu. Z bagażami jeszcze naszymi podręcznymi. Idziemy sobie, o matko, jaka kolejka. Słuchajcie, także no Nelcia jest na razie grzeczna. Bardzo. Tak, szczerze mówiąc już musimy wchodzić. Musimy wchodzić. Materiał do mamy. Kochani, Nelcia jest śpiąca, właśnie usiedliśmy na naszych miejscach, ale zaraz będzie miała włączoną bajeczkę, bo już nie może wytrzymać. Także wydaje mi się, że zaśnie sobie, troszkę pośpi i mam nadzieję, że jakoś ten lot nam minie. O, Nelcia sobie będzie oglądała. Chińczyczka ulubionego, a my tutaj jeszcze stoimy w miejscu. The Boeing 737 aircraft is equipped with 4 clearly marked emergency door exits. 2 in the front and 2 in the rear part of the cabin, and 4 window exits in the middle part of the cabin. Każdy się zdrzemnął z nas, bo byliśmy tak zmęczeni. Nelcia sobie teraz siedzi z Nikolą tutaj. Tata jeszcze tutaj drzemie. Babcia też tam jest dalej. Także my sobie coś tam... tutaj z Nikolą i z Nelą popisujemy z dziewczynami. Coś mi tutaj zaparowało po raz kolejny. I co? Powiem wam, że słoneczko jest piękna, pogoda jest naprawdę ładnie. Ile minęło? Nie wiem, 2 godziny. Półtorej. Jeszcze nam troszkę zostało czasu do końca. O, Nelcia się przyjdzie. Cześć. Cześć. Co ty robisz? Spałaś trochę, nie? Co tam jest, Nela? Wylądowaliśmy, a Nelcia sobie znalazła tutaj taką zabawę i tak sobie biega tam z powrotem.
Musimy, kochani, jeszcze pokazać tutaj dokumenty i możemy wejść dalej. I pojedziemy dopiero do naszego hotelu. Nelcia, pomalutku. Pomalutku. No. To jest łobuzia, jej się podobają te sznurki. Halo. My już jesteśmy, słuchajcie, na miejscu. Ale słoneczko radzi. Tak, kochani, my już jesteśmy właśnie... Coś już widać, ale dopiero jesteś na lotnisku. Grecji, na Zakynthos, słuchajcie, kochani. A ty już powiedziałaś? Tak. Aha. Jesteśmy już na miejscu. I tak, lot, słuchajcie, powiem wam tak w skrócie, był bardzo szybki. Nela spała praktycznie całą drogę, obudziła się 20 minut przed lądowaniem. Także naprawdę... Dobra, ale była nic potem na lotnisku wszędzie chodziła. No tak, no zresztą widzieliście. Do nas... O, twoje Didi. No, mama Didi. Gdzieś mama schowała. Gdzie masz mama Didi? Czekaj, już mama szuka. Tu Piciu musiałem podnieść. A jak w samolocie pokazywała, że w łupy i te. Strzelało, nie? Ciśnienie. To ujdu, mama położy tutaj. Proszę. Na razie nic nie widać. No, więc kochani, naprawdę była bardzo udana i nawet z 18-miesięcznym dzieckiem to nie jest żaden problem. Także naprawdę polecam, to jest przygoda wręcz dla takiego dziecka i fajna zabawa, mi się wydaje. No to tak, my lecimy teraz do hotelu. Jesteśmy zmęczeni, zresztą chyba widać po nas. A ja się, kochani, z wami żegnam. Jeśli chcecie więcej... Dzień dobry, witam państwa. Bardzo. Marcia w końcu zasnęła. Znowu. Taka z nią podróż. Taka z nią podróż.